Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie przekaz Pedro Regisa z Anguery w Brazylii z 16 listopada 2021 orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Zapraszam Was do wysłuchania. Kochane dzieci, nie lękajcie się. Napełnijcie się nadzieją, ponieważ mój Jezus jest u Waszego boku. Proszę Was usilnie, żebyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Gdy będziecie czuć ciężar krzyża, wołajcie do Jezusa. W Nim jest wasza siła, a bez Niego nic nie możecie zrobić. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście od niej oderwani, stajecie się łatwym łupem dla diabła. Mój Pan was kocha. Kochajcie Go ponad wszystko. Jesteście na świecie, ale stanowicie własność Pana. Przyjmijcie Ewangelię oraz nauki prawdziwego magisterium Kościoła mojego Jezusa. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Będziecie wyrzucani precz z powodu waszej wiary i waszej miłości do prawdy. Odwagi! Cokolwiek będzie się działo, nie wycofujcie się. Wasze zwycięstwo jest w Panu. On będzie się o was troszczył. Naprzód, to jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Kochani, to tyle w tym przekazie. Oczywiście, jak zawsze tutaj zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji, do zajrzenia na mój drugi kanał na YouTube, Prorok Łukasz. A także zachęcam Was do wypowiadania się pod tym nagraniem. Dajcie znać, że jesteście. A my usłyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Was.